Test tonerów alternatywnych TN321 został przeprowadzony w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca roku 2022. Celem testu jest sprawdzenie jakości i wydajności tonerów alternatywnych TN321 na próbie 25 tysięcy kopii. Do testu tonerów wykorzystano kolorową kserokopiarkę Konica Minolta Bizhub C224E o liczniku początkowym 468 214 stron. Kserokopiarka jest po przeglądzie technicznym, w czasie którego wymieniono wałek dociskowy w zespole grzejnym oraz bęben, listwę i elektrodę w zespołach bębna Black i Magenta. Wszystkie wymienione elementy to produkty alternatywne z oferty firmy Biuromax. Pozostałe części i podzespoły, pomimo znacznego zużycia, nie zostały zakwalifikowane do wymiany przed rozpoczęciem testu. Po przywróceniu urządzenia do pełnej sprawności technicznej wykonane zostały wydruki informacyjne o materiałach eksploatacyjnych. W związku z tym, że w Fusing Unit został wymieniony tylko wałek dociskowy, licznik tego podzespołu nie został zresetowany. Test zostanie przeprowadzony w standardowych warunkach biurowych, gdzie temperatura wynosi około 25 stopni Celsjusza, a wilgotność sięga 39%. Kopiarka wyposażona jest w komplet oryginalnych tonerów TN321. Test zostanie rozpoczęty od wykonania 100 kopii ze specjalnie przygotowanych arkuszy testowych o 5% pokryciu tonerem. Po 100 kopiach na tonerach oryginalnych wykonane zostaną wydruki testowe i wydruki demo, które posłużą do porównania po 25 tysiącach kopii. Po zakończeniu wydruków kontrolnych tonery oryginalne zostają wyjęte z kopiarki, a w ich miejsce instalujemy tonery testowe. Tonery testowe dostarczane są w bezpiecznych, poprawnie oznaczonych opakowaniach kartonowych. Dzięki specjalnym profilom na kartridżu tonery można wsadzić do maszyny tylko w jednej, poprawnej pozycji. Pojemnik na zużyty toner zostaje wymieniony na nowy, żeby po skończonym teście dokonać kontroli wagi. Test będzie wykonywany w partiach po 1000 kopii na formacie A4 w pełnym kolorze. Kopiarka wykonała 25 tysięcy stron, z czego 20 tysięcy w kopiowaniu kolorowym jednostronnym, 4 tysiące w kopiowaniu kolorowym dwustronnym, 1000 wykonano w kontrolnych wydrukach pełnokolorowych z pamięci maszyny. Intensywność nasycenia i kontrast na wydrukach kontrolnych są idealne. Toner bardzo dobrze przylega do kartki, a na papierze nie ma tła. Kolory nałożone są równo i nie występuje zjawisko offsetowania, czyli powielania obrazu. Test został wykonany na papierze Xerox Performer 80 g. Ilość zużytego tonera w pojemniku na odpady to zaledwie 1049 g po 25 tysiącach kopii. Kontrola stanu mechanicznego zespołów obrazowania we wszystkich kolorach.
Na żadnym z zespołów obrazowania nie stwierdzono obecności tonerów ponad normatywnej ilości. Na obudowach nie ma zapylenia, a powierzchnie wałków światłoczułych są czyste w obszarze roboczym. Sekcje ładowania nie wymagały czyszczenia w czasie testu, co świadczy o braku pylenia tonerów. W czasie testu nie odnotowano problemów z jakością obrazu. Kontrola stanu zespołów wywoływania we wszystkich kolorach. Szczotka magnetyczna układa się prawidłowo. Na wałku magnetycznym nie ma pustych przestrzeni. Tonery nie wysypują się z modułów wywoływania. Brak znaczącego ponadnormatywnego zapylenia na obudowach. Wnętrze urządzenia nie jest zasypane ani zapylone tonerem. Widoczne minimalne ślady tonerów to wynik naturalnej, prawidłowej eksploatacji kserokopiarki. Po wykonaniu 25 tysięcy stron maszyna nie wzywa do wymiany tonerów, ponieważ są one jeszcze w połowie pełne. Pas transferowy jest czysty, a kanał odprowadzania zużytego toneru pod listwą jest drożny. W zespole grzejnym powierzchnia wałka dolnego i folii grzejnej są czyste. Pod separatorami nie stwierdzono obecności utwardzonego toneru.